Za kilka dni wszyscy będą przeżywać sportowe emocje związane z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Zanim jednak to nastąpi, ekscytacja i adrenalina będą obecne w parku Słupna w Mysłowicach. Już w ten weekend młodzieżowe pary plażowe nie tylko z Polski, ale z całej Europy po raz kolejny przyjadą do Mysłowic, aby powalczyć o trofeum w Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej do lat 20. Karolina Komada. Choć jeszcze puste, to już za kilka dni trybuny będą wypełnione kibicami, a mysłowicki piasek kolejny raz stanie się podstawowym elementem sportowej areny. Turniej jako turniej wyjątkowy o tyle dla nas, że to jest 20-lecie. Natomiast po kilku latach, gdzie odbywały się tylko zawody rangi mistrzostw Polski, czy seniorów, czy młodzieżowych, wracamy znowu do imprezy międzynarodowej. I to nas bardzo cieszy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Polskiemu Związkowi Europejskiej Federacji, że po raz kolejny nam zaufali i możemy te zawody w Mysłowicach, w Parku Słupna odbyć. Działacze mocno zaufali organizatorom, bo to zawody nie byle jakie. Mistrzostwa Europy do lat 20 w siatkówce plażowej. W turnieju zagrają 32 pary żeńskie i 32 pary męskie. Polskę będą reprezentować 3 pary za zawodnikami wiele miesięcy przygotowań. Na pewno będą to bardzo męczące dni pod względem psychicznym, jak i fizycznym, ponieważ tak duża impreza kosztuje dużo wysiłku psychicznego, nastawienia się na każdy mecz odpowiedniego. Naturalnie zadbamy o nawodnienie i regenerację pomiędzy meczami, ale nie zapominamy na pewno podczas meczów o frajdzie, o tym, że kochamy tak naprawdę ten sport i to dlatego to robimy. Jestem bardzo podekscytowana, że też jakby jest to turniej w Polsce, że możemy grać przy swojej publiczności i na swoim piasku. Na pewno nie możemy się już doczekać tego turnieju i chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Pokazanie się z jak najlepszej strony może zaowocować znacznym przyspieszeniem kariery zawodniczej. Ten turniej jest ogromnie ważny, jeżeli chodzi o przygotowanie zawodników na przyszłe mistrzostwa czy igrzyska. Jak wiemy, drużyny z Europy dominują na igrzyskach i po części jest to spowodowane przez te turnieje dla młodzieży. Federacja organizuje turnieje europejskie od lat 22, co sprawia, że sukcesy zawodników rozpoczynają się w młodym wieku i coraz to młodsze osoby są na podium i zdobywają medale. Turniej w Mysłowicach potrwa od czwartku 25 lipca do niedzieli 28 lipca.